Chciałem wszystkich przywitać na naszym wtorkowym nabożeństwie. Przypadło mi dzisiaj dzielić się Słowem Bożym. Zdaję sobie sprawę, że słowo błogosławieństwo jest takie troszkę wyświechtane. I różni ludzie przez to słowo rozumieją różne rzeczy. Ale to nie może nas powstrzymywać od tego, żeby popatrzeć, co Boże Słowo na ten temat mówi. Czy zgodzicie się z tym, aby dzisiaj się pochylić nad słowem błogosławieństwa wypowiedzianego do ciebie i do mnie? Tak, bo jest to zachęcające. Chcemy dzisiaj zerknąć do Bożego Słowa, co ono mówi i co nam oferuje, a powiem więcej, do czego nas zachęca, mówiąc o błogosławieństwie. Oczywiście zaraz będę rozwijał ten temat, ale tak jak powiedziałem, wiele ludzi ma wiele poglądów. To słowo jest często różnie interpretowane. Jedni to interpretują tak, inni interpretują inaczej. I tak jak na świecie jest wiele różnych poglądów, wiele interpretacji, nas interesuje dzisiaj interpretacja Biblii. Amen? I dlaczego w ogóle mówić o błogosławieństwie? Dlatego, że Boże Słowo mówi, że Jezus Chrystus, On wywalczył dla nas błogosławieństwo. Skoro On wywalczył dla nas błogosławieństwo, przyjmując na siebie przekleństwo, to nie może to dla nas być coś lekkiego. To nie może być dla nas, nawet jakbyś miał jakikolwiek pogląd, musisz się nad tym pochylić i zastanowić, bo jeżeli pisze o tym, że Jezus to zrobił na krzyżu i poświęcił swoje życie i oddał swoje życie, to znaczy, że ma to potężny wymiar i potężną wagę w Bożym Królestwie i w Bożym planie dla ciebie i mnie. I ja nie będę narzucał każdemu swojej interpretacji, ale zachęcam, abyś każdy z nas się zmierzył z tym, co mówi Biblia i tym, co pisze na ten temat. I chciałem zachęcić was teraz do przeczytania listu do Galacjan, 3 rozdział, 2 wersety, które o tym mówią, werset 13 i 14. I czytamy tutaj tak. Chrystus natomiast wykupił nas od przekleństwa prawa przez to, że zamiast nas stał się przekleństwem zgodnie ze słowami. Przeklęty każdy, kto zawisł na drzewie. I zdajemy sobie sprawę, że cena odrzucenia naszego życia, cena naszego grzechu, naszej śmierci została właśnie tam zapłacona. To było przekleństwo. Przekleństwo oddalenia od Boga. Zgodnie ze słowami, przeklęty każdy, kto zawisł na drzewie, a wykupił nas, aby błogosławieństwo. Jakie błogosławieństwo? Jakieś konkretne, tak? Bo muszę powiedzieć, że błogosławieństw w Biblii mamy dużo, ale mówimy tutaj na podstawie listu do Galacjan, dzisiaj chcę się skupić na dokładnie tym, co tu jest napisane. Błogosławieństwo Abrahama. Pamiętajcie, błogosławieństwo Abrahama stało się w Chrystusie Jezusie udziałem pogan, tak abyśmy obiecanego ducha otrzymali dzięki wierze. A więc błogosławieństwo Abrahama zostało wywalczone, przywrócone przez Jezusa na krzyżu. Tak mówi Boże Słowo. Skoro jesteś w Chrystusie, to jest takie stwierdzenie, które się często tutaj pojawia, które wprowadził pastor, ale myślę, że ono jest bardzo trafne, bo ono nam pokazuje nasze miejsce i naszą rolę. Skoro jesteśmy w Chrystusie, to On przywrócił błogosławieństwo, zamienił to, co nas obciążało, czyli przekleństwo, właśnie na to błogosławieństwo. To słowo, na którym wierzący Nowego Testamentu może oprzeć swoją wiarę. Bo tak często powtarzamy też, że kiedy się modlimy, to musimy mieć Słowo Boże. Bo czasami nie wiemy, jak się modlić. Czasami nie wiemy, o co się modlić. Czasami przychodzi przeciwnik z różnymi koncepcjami, z różnymi teoriami. My musimy mieć Słowo Boże, żeby się na nim oprzeć. I dla mnie to słowo zapisane w liście do Galacjan jest właśnie tym, taką skałą, na którą ja mogę budować swoją modlitwę. Błogosławieństwo Abrahama. Będziemy czytać dalej i zastanawiać się, co ono tak naprawdę znaczy. I kiedy mówimy o tym, że Chrystus zabrał przekleństwo, które należało się nam, to tak naprawdę co myślimy? Co to znaczy? Jest to pewien ogólnik, słowo, tak samo jak i słowo błogosławieństwo. Słowo przekleństwo jest to takie ogólne. Spróbujmy się zastanawiać, jeżeli zabrał przekleństwo, to znaczy zabrał co?
Ja tutaj mam cztery, zaproponuję wam cztery sfery, które zostały złamane przez Chrystusa. Przede wszystkim śmierć. Zabrał śmierć. Tak? Zgodzimy się z tym? Chrystus umarł. Po prostu umarł. Na krzyżu umarł. Nie został zabity. Umarł. Oddał swoje życie. On mówi w swoim słowie, że nikt mi życia nie zabiera. Ja je sam oddaję. I kiedy żołnierze chcieli go dobić dzidą, przebić jego bok, on już nie żył. Dlatego, że oddał swoje życie. A więc śmierć. Druga sprawa, co wchodzi w skład przekleństwa, to jest ubóstwo. Skrajne ubóstwo. Jezusowi zostało zabrane wszystko fizyczne, co miało wartość, jakąkolwiek wartość. Jego szata, jego strój, wszystko. Był skrajnie na krzyżu, powtarzam, na krzyżu, bo nie w życiu, nie w czasie służby. Na krzyżu był skrajnie ubogi. Kolejna, zabrał chorobę, zniszczone ciało. Jego ciało było zmasakrowane na tym krzyżu. Pamiętacie taki film Pasja? Ja pamiętam, jak oglądałem go pierwszy raz, to jest szok. Często czytamy na krzyżu, tak, umarł, fajnie, drzewko, tam ktoś sobie wisi. Zmasakrowane ciało, zbite ciało. Wygląd, który nie przypominał człowieka. A więc chorobę, zniszczone ciało i odrzucenie od Boga. Ten krzyk, Boże, Boże mój, dlaczegoś mnie opuścił. Odwrócona głowa Boga. Więc w skład tego przekleństwa, które zostało zabrane, wchodzi, jeszcze raz powtarzam, śmierć, ubóstwo, chorobę, odrzucenie od Boga. Abyśmy odzieczyli błogosławieństwo. Czyli co? Przeciwności. Czyli abyśmy odziedziczyli błogosławieństwo. Czyli co? Życie. My dziedziczymy życie. Dziedziczymy życie fizyczne i życie duchowe. Tak? To jest jedna sfera. Druga, zaopatrzenie. Bo skoro ubóstwo zostało złamane, po to, żebyśmy byli ubłogosławieni, zaopatrzeni we wszystko, co potrzebujemy. Uzdrowienie. Temat sińce, rany uzdrawiają nas. Społeczność z Bogiem. Tak? Staliśmy się synami, córkami. Więc to są rzeczy, które wchodzą, kiedy mówimy błogosławieństwo, to myślimy o tym. To są te sfery dotyczące nie tylko życia duchowego, ale każdej sfery życia. Apostoł Jan w swoim liście, w trzecim liście, chyba w pierwszym wersecie mówi: chcę, żeby ci się dobrze powodziło we wszystkim, tak jak się ma dusza w tobie. Każda sfera życia, żeby była zaopatrzona. Dlaczego apostoł Jan o tym pisze? Dlatego, że zna pragnienia Boże. Gdyby nie znał, gdyby chodziło tylko o duchowe, to by było napisane: chcę, żebyś jak najszybciej znalazł się z Panem w niebie. A tutaj, no, jakoś przeżył. Więc te cztery sfery diabeł będzie atakował w naszym życiu, żeby nam je zabrać, żeby nam nie zamieszać. Diabeł nie może ci zabrać życia duchowego, bo ono jest wywalczone, ale być może ci ukradnie coś innego. Być może cię okradnie właśnie spokoju, być może cię okradnie z zaopatrzenia, dlatego że on jest złodziejem. I jak otworzymy sobie list Ewangelię Jana 10:10, to tam jest deklaracja, z kim mamy do czynienia. Ewangelia Jana 10:10 mówi tak: złodziej przychodzi, pytanie do kogo? Złodziej przychodzi do wszystkich, i do wierzących, i do niewierzących. Niewierzącym zabiera życie, ale wierzącym też uszczupli. Złodziej przychodzi po to, aby kraść, zażynać i niszczyć. A Jezus mówi tak: ja przyszedłem, aby owce miały co? Życie, ale jakie? Obfitości. Biblia Gdańska mówi w obfitości, tutaj mamy w tłumaczeniu w całej pełni. Jedno i drugie się cudownie uzupełniają. Nie życie, samo życie. Życie w obfitości. Jezus chce, żeby ci dać, tobie i mnie, życie w obfitości. To jest Boże Słowo, to nie jest Ewangelia sukcesu. To jest Boży plan dla ludzi zbawionych. To jest Boży plan dla wykonania tego, co się wydarzyło na krzyżu. A więc życie w całej pełni lub w innym tłumaczeniu życie w obfitości. A więc o takim rodzaju błogosławieństwa dzisiaj chcemy mówić, jako błogosławieństwo abrahamowe. Wróćmy do listu do Galacjan, wersety 7-9, bo to jest jak gdyby jedna dłuższa myśl, ale na ten sam temat. I w liście do Galacjan będziemy, to one są wcześniejsze, będziemy czytać tak. Jest to uzasadnienie.
Otóż wiedzcie, że ci, którzy wywodzą się z wiary, tak, identyfikujemy się z wiary, są synami Abrahama. Pismo zaś przewidywało, że Bóg będzie usprawiedliwiał pogan na podstawie wiary. Z tym się zgadzamy. Już wcześniej zapowiedziało Abrahamowi: w tobie będą błogosławione wszystkie narody. Tak więc ci, którzy idą drogą wiary. Czy możemy o sobie powiedzieć: idziemy drogą wiary? Czy ktoś powie amen? Amen. Idziemy drogą wiary. Tak więc ci, którzy idą drogą wiary, dostępują błogosławieństwa wraz z wierzącym Abrahamem. Tak. Zostaliśmy dokooptowani do tego błogosławieństwa, które spływało na Abrahama. I teraz musimy przejść, żeby się zastanowić, co tak naprawdę, jakiego błogosławieństwa doznawał Abraham, w jaki sposób i czy to jest dokładnie to, co czasami nam się wydaje, bo słowo błogosławieństwa dla niektórych może być, wiecie, wygrana w totolotka. Ale to niekoniecznie, chociaż ja nie mam nic przeciwko temu, żeby ktoś wygrał, będzie też, myślę, dziesięcina do kościoła z tego, ale to chyba nie jest celem Bożym. Więc ogólnie słowo błogosławieństwo, tak w jednym słowie, gdybyśmy go chcieli zamienić na coś innego, to znaczy dobry stan. Oczywiście ktoś może przytoczyć może inną definicję, ale ta definicja mnie zadowala. Życzę ci dobrego stanu, bo zgodzicie się ze mną, że często używamy słowa błogosławieństwa, tak? Nawet przy wieczerzy, kiedy chodzę, rozdaję tutaj wieczerze, pomagam, to mówię zawsze: niech cię Pan błogosławi, tak? Czy na pożegnanie. To jest słowo, które bardzo często wypowiadamy, ale zastanówmy się, co my chcemy powiedzieć. Co to słowo ma nieść, żeby to nie było jakimś tam ogólnikiem. Więc słowo błogosławieństwo możemy po prostu zamienić na słowo dobrostan, czyli życzę ci dobra w każdej sferze. Życzę ci dobrego stanu, dobrego poziomu, to już może nie tak gramatycznie brzmi, ale życzę ci dobrostanu w każdej dziedzinie życia. To słowo, które jest używane w Biblii jako błogosławieństwo, konkretnie to jest hebrajskie słowo barak. I kiedy sobie sprawdziłem w konkordacji, to aż zaniemówiłem, jak często ono jest wymieniane. Ponad 300 razy w Starym Testamencie jest używane słowo błogosławieństwo, barak, hebrajskie słowo. Ponad 300 razy, nie zliczyłem tego dokładnie, ale na pewno jest ponad 300 razy dokładnie to. I kiedy czytamy pierwszą Księgę Mojżeszową, czyli sam początek, zamysł Boga, zamysł stworzenia, to dokładnie to słowo Bóg używał, kiedy błogosławił stworzenie. Kiedy stworzył ptaki, niebo, wodę, to błogosławił temu stworzeniu. Barak. Kiedy stworzył Adama i Ewę, to używał tego samego słowa. Barak, błogosławieństwo dla Adama, dla Ewy. Kiedy rozmawiał z Abrahamem, to dokładnie to samo słowo jest użyte. Błogosławieństwo, barak dla ciebie, Abrahamie. Dla Izaka, kolejne przymierze, barak. Ponad 300 razy nad każdym aspektem tego przepływu wiary w tych ludziach było to słowo używane. A ono dokładnie z tłumaczenia znaczy już tak bardzo precyzyjnie: błogosławić, ubłogosławić, dobrorzeczyć, chwalić hojnie. Fajnie, to mi się podoba. Chwalić hojnie. Życzyć obfitości, powinszować i uświęcić. To są zamienniki, synonimy dla słowa barak na język polski. Więc tego uczy Paweł, że to błogosławieństwo niosące taki ładunek w sobie Jezus wywalczył dla ciebie, bracie i siostro, na krzyżu. Dla mnie to jest potężna droga, prawda duchowa. I chcę ją przyjąć. Dlatego dzielę się dzisiaj w tym słowie, bo kiedy zaczęło to tak do mnie dochodzić, kiedy czytałem Biblię, to po prostu taka euforia, taki poziom zaczął wzrastać. Już wiedziałem, że muszę się o tym dzielić z Kościołem tutaj z wami. Troszkę musiało potrwać, aż nie chciałem przekroczyć jakichś granic, ale myślę, że błogosławieństwo krzyża
ma potężny ładunek dla każdego aspektu naszego życia. Jak to działało w życiu Abrahama? Bo skoro mówimy błogosławieństwo abrahamowe, skoro Paweł w liście do Galacjan powołuje się na to, to spójrzmy, jak to zostało, jak to funkcjonowało. Przede wszystkim musimy zdać sobie sprawę, że Abraham wykonywał to słowo, które słuchał. My dzisiaj jesteśmy ubłogosławieni, bo mamy Biblię. Stary Testament, Nowy Testament, możemy czytać w lewo, w prawo. Ale Abraham słuchał Boga. I to, co wysłyszał, to brał i wykonywał. Kiedy był jeszcze w domu swojego ojca, tam gdzie pochodził, w Ur Chaldejskim, usłyszał słowo, to słowo do niego doszło i on go wykonał. I takie słowo, bo to chciałem podkreślić, słowo wykonywane przynosi błogosławieństwo. Bo jest też słowo, czy może takie słowo być, które jest niewykonywane. Ja muszę powiedzieć, że zdarza mi się, że słyszę wyraźnie coś do mnie, Duch Święty, zrób to i to, i od razu się lista wymówek. No ale jakaś trudniejsza rzecz, no ale nie mogę, bo przecież to... I potem mi jest strasznie wstyd i wiem, że zawaliłem. Słowo wykonywane będzie przynosić błogosławieństwo dla twojego życia, tak jak przynosiło w życiu Abrahama. Społeczność z Bogiem, więc patrzymy teraz na życie Abrahama. Społeczność z Bogiem, bo mówimy o tych czterech sferach, gdzie to błogosławieństwo się porusza. Społeczność z Bogiem. Abraham był nazwany przyjacielem Boga, rozmawiał z nim wprost. Miał cudowną społeczność, myślę, to jest taka społeczność, do której my dążymy. Słyszeć Boga, spotykać się z Nim. Rozmawiał nawet z Jezusem. Tak, nie będę, kiedy czytamy pierwszą Księgę Mojżeszową, wiemy, że miał spotkanie z Melchisedekiem, królem Salemu. I tam ten opis, oczywiście tam nie pada słowo Jezus, ale wszyscy bibliści, których gdzieś komentarze słyszałem, identyfikują króla Salemu, Melchisedeka, jako Jezusa. Więc społeczność z Abrahama, z Bogiem, z Jezusem, pomimo że nie był jeszcze dla świata objawiony, jest niesamowita, głęboka. To, co mnie jeszcze dotyka w społeczności Abrahama, to to, że był nazwany przyjacielem Boga, miał relację przyjacielską z Bogiem, bo rozmawiał, nawet negocjował, tak, jeżeli chodzi o Sodomę i tak dalej, miał tą przyjacielską rozmowę, relację, ale jednocześnie uznawał go jako Pana. I to jest cudowny związek, bo mam takie wrażenie, że dzisiaj czasami zdarza nam się koncentrować tylko na jednej, na przykład uznajemy Boga jako przyjaciela. I tak sobie lekko go traktujemy, no bo skoro jest przyjacielem, no to jest... Albo uznajemy go jako Pana, ale już nie mówimy o tej relacji przyjacielskiej Abba, Ojcze, i uznajemy go tylko jako Pana. I myślę, że tu ta kompilacja właśnie przyjaciel i Pan jest bardzo ważna, żebyśmy umieli w ten sposób podchodzić, bo my jesteśmy usynowieni, jesteśmy wraz z Jezusem usynowieni, synowie i córki, ale... To jest jeden poziom relacji, ale drugi poziom relacji jest zawsze Pan. Abraham budował pomniki, namaszczał te pomniki, składał mu hołd i wiedział, że rozmawia z Bogiem. Druga przestrzeń, w której poruszało się błogosławieństwo w życiu Abrahama, to zdrowie. Jest napisane, że dożył sędziwych lat. Jest tam napisane o jego życiu, że odszedł syty dni. On umarł, jak miał 175 lat. To jest wynik, no, fajny. 175 lat. Syty dni, ale ilekolwiek lat będziemy tutaj funkcjonowali na ziemi, to słowo odejście syty dni jest wyrazem błogosławieństwa do przeżytego czasu. Chociaż nie zawsze to musi być wygodny czas. Nie zawsze to musi być lekki czas. Ludzie czasami wielkie traumy gdzieś przeżywali po drodze i odchodzili syci dni. I jest napisane, że dołączył do swoich przodków, do swojego ludu. Abraham w końcu został trwale uzdrowiony w wieku 100 lat. I to wiemy, tak? Spłodził, urodził mu się kto? Izak. I można by na to patrzeć, że to jest jednorazowy cud, tak?
Często to się tak podkreśla, ale myślę, że to nie jest jednorazowy cud. To jest trwałe uzdrowienie. Popatrzcie na to tak. Dlatego, że Izak nie był jego ostatnim dzieckiem. Amen. Kiedy umarła jego żona i wziął jeszcze kolejną żonę, to jeszcze miał dalsze dzieci i córki. Więc to nie było. Izak nie był jednorazowym cudem w jego życiu zdrowotnie. On był trwale uzdrowiony i trwale mógł, pomimo bardzo sędziwego wieku, dalej płodzić córki i synów. Także to jest cudowna wiadomość, że jego zdrowie w ten sposób zostało podniesione. Życie wieczne, to jest oczywistość, tak? Jest napisane, że został przyłączony do swojego ludu, czyli mamy świadomość, gdzie się znalazł. Bóg ustanowił nawet swoje imię związane z Abrahamem. Bóg powiedział, ja jestem Bóg Abrahama. To jest imię jego. Ja jestem Bogiem Abrahama, Izaka, Jakuba. Więc poziom relacji, widzicie, tutaj jest niesamowicie głęboki. No i w końcu zaopatrzenie i majętność. Był jednym z najbogatszych ludzi wtedy na świecie, na ówczesnym świecie. Ale jak się to zaczęło? Przecież on nie biegał za pieniędzmi, on nie prowadził jakiegoś agresywnego biznesu. Żył na obczyźnie, wyszedł z domu swojego z tym, co miał, nie dał się wzbogacić złym ludziom. Myślę tutaj o królu Sodomy, który chciał go wzbogacić majątnościami za wygranie wojny. Powiedział, że nie przyjmie i nie da się ubogacić złym ludziom. Wolał jeszcze oddać i złożyć dziesięcinę Melchizedekowi. Więc co tak naprawdę, a jeszcze rozszedł się z Lotem, pozwalając mu zagościć w lepszych pastwiskach. Powiedział, te obfity, wybierz, które chcesz. Lot oczywiście wybrał te najbardziej obfitujące, najbardziej zielone, które z punktu widzenia biznesu, jego biznesu, rolniczego biznesu, miały generować lepsze zyski. I dzisiaj to jest mądrość tego świata. Ale Abraham powiedział, dobrze, ja popatrzę, podnoszę wzrok do Boga i zadowolę się tym, co mi daje Bóg. Więc obaj podnosili oczy, tylko na co innego, bo Lot podnosił oczy na zaopatrzenie, na dochody przyszłe, a Abraham podnosił oczy na Boga. A więc te cztery strefy w życiu Abrahama poprzez Bożą obecność były zaopatrzone i Bóg w nich się poruszał. Żeby potwierdzić swoje słowo. Kiedy czytamy dalej tą historię, mówię jeszcze na temat tego zaopatrzenia, kiedy czytamy tą historię, kiedy on spotkał Melchizedeka, może przeczytajmy to jest pierwsza Księga Mojżeszowa, 14 rozdział, 19-20, bo tam jest jedna ważna rzecz, która pokazuje nam, skąd się generowało zaopatrzenie Abrahama. Bo wiemy już, że nie z prostego biegania za pieniędzmi, nie z prostego pożądania tych pieniędzy. Bo wyszedł, jeszcze raz powtórzę, z Ur Chaldejskiego z tym, co miał. Nie przyjmował pieniędzy, nie przyjmował wynagrodzenia czy ubłogosławienia od złych ludzi. Wręcz dał Lotowi możliwość poruszania się w lepszych pastwiskach. Ale właśnie w 14 rozdziale od 19 czytamy tak. W domyśle Melchizedek, czyli błogosławił on Abrahama tymi słowy. Dzisiaj możemy przy swojej znajomości powiedzieć, że Jezus w postaci Melchizedeka błogosławił Abrahama tymi słowy. Niech Bóg Najwyższy, Stwórca nieba i ziemi, błogosławi ci Abramie. Niech też będzie błogosławiony sam Bóg Najwyższy za to, że wydał twoich nieprzyjaciół w twoje ręce. Następnie Abram złożył Melchizedekowi dziesięcinę ze wszystkiego. I tak sobie myślę, ten Melchizedek tak się pojawił, tak nie wiadomo skąd. Abraham nie miał objawienia go wcześniej ani później. Nikt go na ten temat nie nauczał. On owszem spotykał Boga, spotykał aniołów, rozmawiał, ale nie miał pojęcia. Ale kiedy stajesz przed świętym Bogiem, przychodzi taki poziom objawienia, że ty wiesz, że wiesz, że wiesz. Nie potrafisz tego uzasadnić. Nie wiesz skąd się to wzięło, ale duchowo wiesz, że stoisz przed
kimś, kto jest święty. Więc złożył Abraham Melchizedekowi dziesięcinę ze wszystkiego. Dzisiaj w sensie fizycznym moglibyśmy powiedzieć, jeszcze oddał z tego, co miał. No bo przecież z tej wojny nie przyszedł z kosztownościami. Chcieli go wyposażyć. On jeszcze się, w cudzysłowiu powiem tak, zubożył na rzecz Jezusa. Ale wyjaśnienie jego zaopatrzenia mamy w 15 rozdziale, czyli trzy wersety dalej. 15 rozdział, pierwszy werset. I pisze tam tak. Po tych wydarzeniach. Czyli mamy nawiązanie, że to jest dokładnie po tych wydarzeniach, po tej rozmowie, po tym błogosławieństwo i po tej dziesięcinie. Tu jest bardzo ważne po tych wydarzeniach, bo to mówi, do czego się to odnosi. Jeżeli to będziecie w domu czytać, przeczytajcie uważnie. Po tych wydarzeniach Pan skierował do Abrama w widzeniu słowo takiej treści. Nie bój się, ja jestem twoją tarczą, twoja zapłata będzie bardzo obfita. Za to, co zrobiłeś w tamtym miejscu, kiedy spotkałeś dwóch królów. Kiedy spotkałeś króla Sodomy i kiedy spotkałeś króla Salemu. I wiedziałeś, gdzie się skierować. Twoja zapłata za to będzie bardzo obfita. Dla mnie to jest duchowe wytłumaczenie nadnaturalnego pomnożenia tego, co było w rękach Abrahama. A więc te cztery sfery, społeczność, zdrowie, obfite życie i zaopatrzenie przez Boga są dotykane, dlatego że taka jest wola Jego, którą przekazał nam w Jezusie Chrystusie. Dla tych, którzy są, powtarzam, w Jezusie. Pytanie nasuwa się takie, czy Abraham, który był Bożym narzędziem, był idealnym kandydatem do takiego błogosławieństwa? Z punktu widzenia ludzkiego nie, bo on nie był doskonały. Ale on nie był doskonały, dlatego że my sami też nie jesteśmy doskonali, a każdy z nas z osobna jest Bożym narzędziem. Ja nie jestem doskonały, może wy jesteście, może ubliżyłem komuś, ale ja na pewno nie jestem. Ale każdy z nas ma potencjał, aby być Bożym narzędziem, pomimo swojej niedoskonałości. I tak samo Abraham. W jego życiu możemy zobaczyć, że wyszedł, że był nieposłuszny w wielu miejscach Bogu. Wyszedł z Ur Chaldejskiego z rodziną, a miał wyjść sam. Tak? Miał wyjść sam. Powołanie było dla niego, a wyszedł z Lotem, wyszedł z ojcem. Miał być w Kanaanie, a poszedł do Egiptu. Bóg go nie posyłał do Egiptu. Wiecie, kogo przyprowadził z Egiptu? Najprawdopodobniej Hagar. Ona była Egipcjanką. A faraon egipski ubłogosławił go niewolnikami i niewolnicami, więc zakładam, że przyprowadził Hagar, która w późniejszym czasie też była środkiem do problemów. Miał czekać na Izaka, a to spłodził sobie Ismaela. Więc to wszystkie te rzeczy, one zaistniały z powodu nieposłuszeństwa, ale Bóg nie odszedł od Abrahama. To niesie dla nas dwie informacje. Taki sposób postępowania. Dwie informacje, ja lubię takie stwierdzenie, informacja dobra i informacja zła. Informacja dobra jest taka, że Bóg w naszym życiu jest cierpliwy i łaskawy, kiedy popełniamy błędy. I ja tego doświadczam, wierzę, że wielu z was mogłoby powiedzieć amen, że Bóg jest łaskawy i cierpliwy, kiedy popełniamy błędy. Informacja zła, że Bóg szanuje nasze wybory, także te złe. I ten nasz zasiew zły, który jeżeli się zdarza, on niestety też przynosi owoc. Zły. I tego nie możemy minąć. Pamiętacie o taka przypowieść o konkolu i pszenicy? Jezus opowiada, że kiedy ludzie spali, przyszedł zły i zasiał tam konkol w czystej pszenicy. No i żeńcy chcieli, no to wejdziemy i powyrywamy, zrobimy porządek. A Jezus powiedział, nie, nie, on już jest zasiany. On już będzie rósł w tej pszenicy, aż przyjdzie żniwo. I tak to wygląda, słuchajcie. Czasami zdarza nam się podejmować decyzje, które są nietrafione, być może niekonsultowane, które wynikają z różnych okoliczności, nie chcę teraz tutaj wchodzić, i one nie wynikają z Bożej woli dla naszego życia. Nie wiem, najprostsza rzecz, która mi przychodzi do głowy, taka wierzący człowiek bierze sobie niewierzącego współmałżonka. I mają ślub, i mają życie, i mają dzieci, i razem. I wydaje, zewangelizuję go tam kiedyś, i to tak. Prawda jest taka,
że to często ten niewierzący antyewangelizuje tego, co był wierzący. I potem jest pytanie, a dlaczego, Boże, mi dałeś taką żonę, bo gdyby, albo męża, gdybym miał inną, to bym był bardziej gorliwy, tak? Widzieliście w życiu, oczywiście nie mam tu żadnej takiej sytuacji na myśli w zborze, ale widzieliście w życiu takie historie? Zdarzają się, widzę, że wiele głów kiwa. Więc ten zasiew zły, który zrobimy, on niestety będzie wzrastał. Ale to nie zniweczy Bożej woli dla nas, że chce nas używać i że chce, nas dalej prowadzić. W życiu Abrahama to był właśnie Lot, który powodował, że Abraham musiał iść i walczyć i podejmować tam wojny z innymi królami, żeby go wyzwolić. To była Hagar, z którą spłodził Izaka. To był sam Izak, tak, który dzisiaj problemy arabskie, nie chciałbym tutaj wchodzić w ten temat, to są wszystko rzeczy, które parę tysięcy lat temu się zaczęły w Abrahamie w nieposłuszeństwie. Trwają do dzisiaj. Lot, Moabici, Amonici. Przez pół Biblii ten problem był rozwiązywany, tak? Przez króla Dawida i przez... Więc widzimy, że niestety nieposłuszeństwo będzie miało złe konsekwencje, ale to nie znaczy, że Bóg nas zostawi i to nie znaczy, że Bóg zmieni zdanie na ten temat, na nasz temat. Dlatego, że w Jezusie Chrystusie my mamy odpuszczenie grzechów. Niestety czasami konsekwencje są z nami długo. Choćby na przykład, jeszcze wrócę do tego małżeństwa lub ktoś ma nieślubne dziecko, tak? To dziecko już będzie rosło. Będzie nowy związek, będą na przykład, nie wiem, wierzący rodzice, ale już jest coś, czy już jest ktoś, kto będzie wzrastał i on może być sam od siebie błogosławiony przez Boga. Ale pewien ciężar już w tej rodzinie gdzieś pozostaje, ale już uciekam od tego tematu, bo nie chciałbym za bardzo pójść w tą stronę. A więc wróćmy do tego błogosławieństwa, które doznawał Abraham. Otwórzmy jeszcze raz ten werset Galacjan 3:8, czyli trzeci rozdział 8 i w drugiej części możemy przeczytać tam tak, bo to jest bardzo ważne. Czyli Galacjan 3:8, jesteśmy w tym fragmencie, który mówi o błogosławieństwie abrahamowym i tam jest takie słowo, w tobie Abrahamie, w domyśle, w tobie Abrahamie błogosławione będą wszystkie narody. W tobie, Abrahamie. I to jest bardzo ważna prawda, którą możemy dla swojego życia duchowego przyjąć, a wręcz musimy, że jeżeli doznajemy błogosławieństwa, a wierzę, że każdy z nas doznaje, czy o tym wiesz, czy nie wiesz, czy masz świadomość, doznajesz Bożego błogosławieństwa, to nie możesz skończyć na poziomie, że jestem tylko biorcą. Musisz być też dawcą. I tu jest napisane, Abrahamie, w tobie będą błogosławione inne narody. Czyli to błogosławieństwo przez ciebie ma przepłynąć. Abraham nie był konsumentem błogosławieństwa, on był przekazicielem. Tak jak zdrowe, czyste jezioro polega na tym, że woda wpływa i woda wypływa. A jak nie wypływa, to jest takie jedno w Izraelu, nazywa się Morze Martwe, ale tam nie ma życia. To wiemy. A więc to błogosławieństwo powinno przez nas przepływać, dlatego że każdy z nas ma w sobie źródło błogosławieństwa. Duch Święty zamieszkuje w nas, tak? Bóg zamieszkuje w nas, to jest źródło błogosławieństwa. Możesz błogosławić duchowo, dlatego my wypowiadamy to słowo. Niech cię Bóg błogosławi, niech waszą rodzinę Bóg błogosławi, niech Boże Słowo Bóg błogosławi. Wypowiadamy to wszystko. To są błogosławieństwa duchowe, ale jest też poziom błogosławieństwa fizycznego, że błogosławimy kogoś, czyniąc coś, tak? Opiekując się kimś, dając zaopatrzenie, nie wiem, przewożąc samochodem. Możemy być błogosławieństwem w przeróżny sposób, ale chcę to mocno podkreślić. Jeżeli jesteś biorcą błogosławieństwa, musisz być też dawcą, dlatego że taki jest Boży zamysł. Abraham był błogosławiony w każdej sferze życia i nie zatrzymywał tego dla siebie. Był na przykład błogosławieństwem dla Lota. Tak? Wyratował go, bo gdyby go nie wyratował, to by tam był, no, został jakimś niewolnikiem. Lot i tak źle skończył, tak? Ale to jest inna sprawa. Ale w tym okresie, kiedy go ratował, Abraham był dla niego błogosławieństwem. Założę się, że Abraham był błogosławieństwem dla wszystkich swoich niewolników, dlatego że traktował ich z szacunkiem.
był błogosławieństwem dla miejsc, gdzie się zatrzymywał, dlatego że Boże błogosławieństwo było tak potężne, które szło za nimi, że jeżeli on gdzieś stacjonował, to cały obszar doznawał błogosławieństwa. To możemy czytać. Tak samo to dotyczyło Izaka i dalej. Więc ono promieniowało wręcz w nich. Więc w nas jest Duch Święty i zawsze mamy coś w ręku. Bóg się pyta, co masz w ręku, Mojżeszu? Masz laskę? To wygląda być może jak patyk, ale to jest objaw mojej mocy. Błogosławieństwo, zawsze się znajdzie coś, czym możesz ubłogosławić innych. Więc możemy błogosławić w pierwszej kolejności Boga. Możemy błogosławić Jego Słowo. Dawid w co drugim psalmie błogosławi Boga. Gdzieś jest napisane wcześniej, że to ten większy błogosławi tego mniejszego, ale słuchajcie, Dawid przecież nie był większy od Boga. Wręcz odwrotnie, jego pozycja była znacznie, to w ogóle nie ma czego porównywać. Ale on błogosławił Boga. Mówi, błogosław moja duszo Panu. Tak? Czyli zmuszał wszystko, co w sobie, żeby wypowiadać błogosławieństwo dla Boga. Błogosławi Jego słowo, Jego świątynię, Jego ołtarz, Jego królestwo. Tu spektrum jest bardzo dużo. Musi to z nas wychodzić w sposób duchowy i w sposób fizyczny. Wreszcie kolejna myśl z tym związana, że błogosławieństwo często przechodzi pokoleniowo. I myślę tutaj o pokoleniowo-duchowo, nie fizycznie, co może się to nakładać, ale myślę, że duchowo, dlatego że Bóg działa w sposób pokoleniowy. Jezus działał pokoleniowo. Co o tym myślę? Że podlegał Ojcu i jasno mówił, Ojciec mój, tak? I on, ja jestem podległy, robię tylko to, co Ojciec chce. On podlegał Ojcu, ale jednocześnie wzbudzał pokolenie wierzących Bożego Królestwa. Czyli pod sobą dawał upust temu. Więc my też musimy myśleć w kategoriach pokoleniowych, że kolejne pokolenie wierzących, nie mówię tutaj o takim fizycznym, prostym pokoleniu. Popatrzcie, Izak, jest taka myśl, Izak był fizycznie dziedzicem fortuny Abrahama, tak? No bo był jego synem, więc był jedynym dziedzicem, wszystko fizyczne, a Abraham był najbogatszym człowiekiem. Więc można by powiedzieć, że Abraham ubłogosławił Izaka. Ale w Bożym Słowie czytamy, że to Bóg mówi, ja będę błogosławił Izaka. Co więcej, kiedy był głód i Izak nie poszedł wtedy do Egiptu, tylko siał w ziemi suchej w czasie głodu. Bóg dał mu stukrotny plon. Abraham tego nie mógł zrobić, chociażby miał ile pieniędzy. Tylko Bóg mógł pobłogosławić Izaka. Także myślę, że złapiecie tą myśl małą, że prawdziwe błogosławieństwo przechodzi, oczywiście my możemy robić swoją, to co mamy dla swoich dzieci, błogosławić, ale prawdziwe błogosławieństwo przychodzi od Boga. Tylko Bóg mógł błogosławić Izaka, pomimo że jego zaplecze finansowe w Abrahamie było potężne. Nie? Tak byśmy dzisiaj powiedzieli, mógłby, że jest synem milionera, więc nie będzie miał żadnej troski, żadnego problemu. Ale Bóg tak nie mówi. Nie mówi o Izaku, że był błogosławiony przez Abrahama, tylko był błogosławiony przez Boga. I tak samo Jakub. Więc to jest ten przepływ pokoleniowy. Więc prawdziwe błogosławieństwo zawsze wypływa od Boga w każdej sferze, nie od człowieka. Kiedy Abraham stał z tymi dwoma królami, jeszcze raz powtórzę tą myśl, był tam król Salemu w postaci Jezusa i król Sodomy w postaci, no nie wiem, złego systemu tego świata, to Abraham wiedział od razu, gdzie się skierować. On wiedział, z kim rozmawiać i jaką pozycję uniżoną zająć przed Melchizedekiem. Więc posłuszeństwo Słowu, temu Słowu, które do nas dochodzi, a które możemy dzisiaj słyszeć, które możemy dzisiaj czytać, ale też Bóg do nas mówi w różnoraki sposób. Jestem świadomy, że może mówić bezpośrednio, może mówić w snach, może mówić przez innych wierzących. Ty musisz sam zidentyfikować, że Bóg mówi do ciebie. Więc posłuszeństwo temu Słowu daje zbawienie, ale generuje też Boży odzew do naszego życia tu i teraz.
Abraham, Izak, Dawid, oni szli w stronę Boga, oni szli w stronę błogosławieństwa, ale ono, czy ono zawsze pokrywało się z oczekiwaniami ich? My czasami mamy właśnie obraz błogosławieństwa, że jeżeli dostanę to, 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 to i te wszystkie rzeczy będą, to dopiero poczuję się błogosławiony. Ale tak naprawdę to dopiero po przejściu jakiegoś odcinka możemy, patrząc z tyłu, widzę: Panie, od czego mnie zachowałeś, gdzie mnie niosłeś, jak bardzo mi pomagałeś, jak bardzo byłeś ze mną w trudnych sytuacjach, możemy powiedzieć: czuję się ubłogosławiony. Amen? Amen. Więc nie zawsze to jest to, ta forma błogosławieństwa. Czasami Bóg musi zaingerować w nasze życie na zasadzie dziecka bawiącego się na środku drogi. Dziecko bawiące się na środku drogi, no jeżeli tata go chwyci, a ja bym go tylko chwycił tak mocno, jakbym mógł i uciekł z nim, no to będzie jeden wrzask bólu i nie wiadomo czego. Ale tak naprawdę to będzie błogosławieństwo, bo zostało wyrwane z miejsca, które nie jest do niego przeznaczone, które nie było dla niego przyjazne, a wręcz mogło go zabić. Było błogosławieństwo. Ale nie ma szans, żeby to dziecko w tym momencie w ten sposób to odebrało. Dlaczego w ogóle o tym mówimy? Dlatego, że diabeł chce postawić swoją stopę na sferach czy strefach Bożego błogosławieństwa w naszym życiu. I on będzie przychodził do nas, ja wiem, jak on przychodzi czasami do mnie i będzie ci mówił: ale to tobie się nie należy, ale to nie jest dla ciebie, ale to ci się wydaje, ale to przesadzili, i będzie ci udowadniał, ja nie mówię o zbawieniu, mówię o tych pozostałych sferach, zdrowie, zaopatrzenie, społeczność, i będzie ci udowadniał, że to się nie należy tobie. Ale ja dzisiaj chcę właśnie czytać ten list do Galacjan, żeby powiedzieć sobie i każdemu z was, że się należy. Amen? Że nie damy sobie powiedzieć, że się nie należy, bo się należy, bo jest to zapisane. I Jezus powiedział, że ja idę na krzyż po to, aby błogosławieństwo, które było nad Abrahamem, przeszło na ludzi wierzących. Dlaczego akurat tak? Dlaczego Abraham? Dlaczego taka klamra przez Stary, Nowy Testament? Nie wiem, ale Bóg wie. I ja nie chcę szukać sobie uzasadnienia, ja chcę brać to, co tu jest napisane. Więc te wersety w liście Galacjan dają mi taką nadzieję, ale dają mi też siłę, że tam, gdzie nie widzę jeszcze tego błogosławieństwa, albo tam, gdzie widzę, że diabeł się rozpanoszył w jakiejś tam sferze, to mam prawo duchowe w imieniu Jezusa zacząć ogłaszać życie dla tej sfery, dla tej strefy duchowej, żeby ona dla mnie odżyła, dlatego że Jezus to wywalczył na krzyżu. A ja nie chcę, żeby to szło na marne. Więc dzisiejsza lekcja dla nas, płynąca z tego listu do Galacjan, ja przeczytam teraz parafrazę, bo już czytaliśmy oryginał, to jest 3:13-14, albo gdybyśmy mogli to wyświetlić, a ja przeczytam parafrazę, żeby była podstawa. List do Galacjan 3:13-14. To, co ja czytam dla siebie, bo jest tutaj trzy razy mnie, mi i tak dalej. W tym, co ja przeczytam. Ale dlaczego? Dlatego, żebym poczuł, że to jest personalnie moje. Że to nie jest prawda ogólna dla Kościoła, że to nie jest prawda ogólnie dla któregoś tam wierzącego, być może tego najbardziej zasłużonego, ubłogosławionego, może pastora, może liderów, ale dla mnie. I ja czytam tutaj tak, parafrazuję. To Chrystus wykupił mnie na krzyżu od wszelkiego przekleństwa, aby przywrócić mi błogosławieństwo Boże wynikające z Jego woli dla mnie. Amen? Amen. Więc przeczytam to jeszcze raz. To Chrystus wykupił mnie na krzyżu od wszelkiego przekleństwa, aby przywrócić mi błogosławieństwo Boże wynikające z Jego woli dla mnie. Ja nie dyskutuję z wolą Bożą. Ja czytam, jaka w tym wersetach, ja czytam, jaka jest wola dla mnie. I te cztery strefy Bożej obecności, które dostrzegam w Abrahamie. Chcę, aby Boży porządek, Boże błogosławieństwo i Duch Święty, żeby się poruszał w tym. Adam utracił to wszystko w raju. Bóg pragnie przez Jezusa, aby na nowo te same obietnice działały w naszym życiu. Tylko idź za Nim. Tylko idź za Bogiem. Tylko słuchaj Jego słowa. Tylko nie oddalaj się od Niego.
Bo obietnice są aktywowane poprzez posłuszeństwo Słowu. Bo musimy się zgodzić z tym, że jeżeli jesteśmy nieposłuszni Słowu, to ta obietnica nie będzie aktywowana. O czym myślę? Albo gdzie tak pisze? Znamy takie przykazanie, które mówi: czcij ojca i matkę, a będzie ci się dobrze działo, tak? Ale jak będzie przeciwność? Kiedy nie czcisz ojca i matki, to co? Będzie się źle działo, tak? No oczywiście. No bo jeżeli nie aktywujesz posłuszeństwa Słowu, to nie może ci się dobrze dziać. I takich jest całe mnóstwo, tak? Proś, a dostaniesz, tak? Mówię tutaj o słowach zapisanych kazanie na górze w Mateuszu 7. Proś, a dostaniesz, ale jeżeli nie będziesz prosił, to co? No nie dostaniesz. No to jest proste, nie? Pukaj, a otworzą. Ale jak co, nie będziemy pukać, to kto nam będzie otwierał? Szukaj, a znajdziesz. No ale jak będziemy siedzieć na fotelu i nie szukać, to nic nie znajdziemy. Albo jeszcze słowa zapisane w liście do Jakuba. Zbliż się do Boga, a zbliży się do ciebie. Ale kiedy się nie zaczniemy zbliżać do Boga, to Bóg przyjdzie? No chyba w innym celu niż pobłogosławić. Więc to mam na myśli, mówiąc, że obietnice Boże są aktywowane poprzez posłuszeństwo Słowu. Podsumowując już, żeby zmierzać powoli do końca, jak mogę, albo co muszę zrobić, co powinienem robić, aby iść w stronę błogosławieństwa, patrząc na życie Abrahama. Więc mam parę takich punktów, które odkryłem, zobaczyłem, przeczytałem w życiu Abrahama. Słuchaj jak Abraham głosu Bożego i wykonuj go. To ten głos Boży może przychodzić przez słowo czytane, przez słowo objawione, przez innych wierzących, w różnoraki sposób, ale przez Ducha Świętego on musi być zidentyfikowany, bo czasami możemy różne inne komunikaty do siebie dopuszczać. Ale po to masz Ducha Świętego w sobie, żeby rozeznać, czy to Bóg do ciebie mówi. Kiedy dociera do ciebie słowo, po prostu go wykonuj. Abraham usłyszał w Ur Chaldejskim: wyjdź, i poszedł, i nie wiedział, gdzie idzie. I oczekiwał miasta zbudowanego z kamienia i nie wiadomo co, ale nie znalazł. Ale znalazł co innego. Wyjdź od rzeczy, z których Bóg cię chce wyprowadzić. I wejdź do rzeczy, do których cię chce wprowadzić. W naszym życiu jeszcze są takie czasami miejsca, gdzie, powiem, gospodarzymy po swojemu. Ale Bóg z niektórych rzeczy, i znowu musisz to odkryć dla swojego życia, Bóg z niektórych rzeczy cię chce wyprowadzić, ale to mało. Ale On cię chce wprowadzić do innych rzeczy. Abraham wyszedł z tego Ur Chaldejskiego po to, żeby wejść do Kanaanu. No gdyby nie wyszedł to w życiu z tego Ur, to w życiu by do Kanaanu nie trafił. Uczcij Boga jako Boga. I uznaj, że jest Panem nad każdą twoją strefą życia, także materialną. Uczcij Boga jako Boga. W liście do Rzymian jest takie słowo, że serce zwiodło ludzi i jak gdyby stali się nieczuli, dlatego że nie uczcili Boga jako Boga. I to jest bardzo ważne. Miejmy przyjacielską relację z Panem, z Ojcem, jak najgłębszą, jak najserdeczniejszą, ale pamiętajmy, że Boga trzeba uczcić, że On czeka na cześć, na hołd, ale też jest miejsce, żeby się w sposób zbliżyć zupełnie rodzinny. Nie daj się wzbogacić niegodziwym. Pan jest źródłem zaopatrzenia. Patrz, z czego czerpiesz. Abraham mógł powiedzieć: ok, Melchizedek, dostaniesz tutaj zaraz dziesięcinę, wszystko będzie w porządku, no ale od tego króla Salemu tam skasujemy, co trzeba, bo się należy, tak? Wyzwoliłem ludzi, nie wziął pieniędzy od niegodziwych, a jeszcze ubłogosławił swoimi Jezusa. Więc patrz, z czego czerpiesz. Bierz naukę ze swoich potknięć. One cię nie eliminują, one cię mogą wzmocnić. Jeżeli spojrzysz na swoje potknięcia poprzez pryzmat Bożego Słowa, poprzez pryzmat łaski, to one cię tylko wzmocnią, nie eliminują. Diabeł będzie przychodził i mówi: o, potknąłeś się, zrobiłeś coś nie tak. Co tu szukasz? Gdzie stoisz za tą kazatelnicą?
Nie pamiętasz, co kiedyś coś tam się wydarzyło? To jest standard. Przychodzi do ludzi, i żeby wybić ze służby. Ale ja mówię, nie, to nie ty mnie, diable, tu postawiłeś. To Duch Święty mnie tu postawił. Więc amen, dziękuję. Dbaj o rozwój królestwa już tu na ziemi. Uczyń to swoim priorytetem. Żyjemy tu na ziemi, funkcjonujemy na ziemi. Bóg tą ziemię uczynił tak naprawdę dla nas. To diabeł ją zawłaszczył. Ale Bożym priorytetem dla naszego życia powinno być zawsze Boże Królestwo. I nawet tu, ile lat będziemy chodzić, ile lat będziemy pielgrzymować, cokolwiek tu zbudujemy, to jest wszystko dobre, ale w naszej perspektywie nasza ojczyzna nie jest na ziemi, jest w niebie. Ale to nie znaczy, że tutaj mamy nic nie dotykać. Dlatego, że Bóg położył nas tutaj, postawił nas tutaj na ziemi i powiedział, podporządkowywuj sobie ją, uprawiaj ją, zdobywaj ją, gospodaruj ją. Wiedz, że Bóg powołuje do życia to, czego nawet nie ma. Tak jak Abraham był z Izakiem na górze i był w stanie to swoje jedyne dziecko oddać na ołtarz, nie wiedząc, jak to się dalej potoczy, był w stanie to uczynić. Bóg czekał na jego reakcję. Bóg nie chciał Izaka zabrać, bo Bóg mu go dał. I Bóg nie chce ci nic zabrać, ale pewne rzeczy być może chce zamienić. Dlatego nie bójmy się coś mu oddać. On nie zabierze ci rzeczy, które mają cię ubłogosławić, on zabierze ci rzeczy, które mogą ci zrobić krzywdę. Tak jak zabierzesz rzeczy na przykład z ręki małego dziecka, kiedy bawi się zapałkami. W stogusiana, żeby było dramatycznie. Bóg nie zabierze ci rzeczy, które mają cię ubłogosławić. On ci zabierze te, które mogą cię zniszczyć albo odciągnąć od niego. I tak jak Izaka nie chciał zabrać. Pamiętaj, że Bóg dobrze myśli o tobie w czasie dobrym i złym. I znowu, takie myślenie nasze jest takie, jak jest dobrze, no to jest dobrze. Bóg mi błogosławi, fajnie, chodzę uśmiechnięty. A jak jest źle, ojej, Bóg o mnie zapomniał. Albo ponoszę jakąś karę, dostałem z tyłu głowy i aż mnie powaliło. Bóg myśli o tobie w czasie dobrym, jak i złym. Amen? Bóg był Bogiem Izaka i był Bogiem Izaka wtedy, kiedy była susza. Kiedy Izak powiedział, mógłby powiedzieć, no Boże, no masz mi błogosławić, a tu jest susza, nie, no nie mam co jeść. A jeszcze mu powiedział, nie idź do Egiptu, tak jak Abraham. Przypadkiem nie idź do Egiptu. I pobłogosławił mu, kiedy siał stukrotnym plonem w czasie suszy. A więc Bóg myśli o tobie w czasie dobrym, jak i złym. Kiedy przeżywasz wzloty i kiedy być może przeżywasz tragedię. Bóg myśli o tobie i Bóg jest z tobą. I dalej ma myśli dobre, a nie złe. Otaczaj się ludźmi wiary, a nie ludźmi niewiary. Dlatego, że musisz mieć koło siebie substancję, która będzie cię wzmacniać i budować. Wtedy, kiedy nawet tobie będzie brakowało sił. Potrzebujesz wzrastać, a nie być w stagnacji. Potrzebujesz być bliżej Boga, a nie dalej Boga. Więc otaczaj się ludźmi, którzy będą cię do tego motywowali, wzmacniali, zachęcali, aby być bliżej Boga. Oczekuj od Boga błogosławieństwa. To jest to, o czym dzisiaj myślimy. Oczekuj od Boga błogosławieństwa. Dlatego, że taki jest Jego charakter, taka jest Jego istota. On chce ci błogosławić, On obiecał, że to będzie robił i On zrobił wszystko na krzyżu w Jezusie Chrystusie, tak jak czytaliśmy, aby to błogosławieństwo dotyczące każdej strefy swojego życia mogło funkcjonować. Więc oczekuj od Boga błogosławieństwa. Teraz bardzo ważne. Nie idź w stronę dostatku. Idź zawsze w stronę Boga. Czasami to kosztuje. Czasami to kosztuje materialnie, że coś trzeba zostawić, że Abraham mógł powiedzieć, Lot, no to jak tam są takie żyzne tereny, no to może się podzielimy, nie? Połowę do ciebie, połowę do mnie. Ale te żyzne tereny dla Lota okazały się pułapką. Sodoma go wciągnęła. On nie zmierzał do Sodomy. On nie powiedział, tam jest piękna Sodoma, to ja pójdę w tą stronę. On widział łąki. Ale za tymi łąkami była Sodoma. I on szedł bliżej i bliżej i bliżej, a potem czytamy, że w Sodomie zasiadał w bramie. A w bramie zasiadali możni tego miasta, którzy rozstrzygali sprawy. Więc już miał status
nie tylko, że był przychodźcą do tego miasta, ale już był gospodarzem w tej Sodomie. Zasiadał w bramie. No, więc nie idź w stronę dostatku, idź zawsze w stronę Boga. Abraham podniósł wzrok do Boga, kiedy dzielili się tymi terenami. A jego błogosławieństwo pójdzie za tobą, dlatego że Boże błogosławieństwo zawsze idzie za jego słowem, nie za naszym chciejstwem. Kiedy będziesz szedł w stronę samej obfitości, ona cię wciągnie. I to jest pułapka. Korzeniem wszelkiego zła jest co? Nie pieniądz. Miłość pieniędzy. To jest kolosalna różnica. Nie pieniądz. Pieniądz jest neutralny. Korzeniem wszelkiego zła jest miłość do pieniędzy. Kiedy będziesz szedł w stronę samej obfitości, ona cię wciągnie. Tak jak samego pieniądza. Więc obfitość powinna być wynikiem Bożej obecności w naszym życiu. Bo tak mówi słowo. Tak mówi list do Galacjan, który dzisiaj żeśmy mogli czytać. Destrukcja w naszym życiu przychodzi, jeżeli naszym celem jest tylko dobro materialne. Dwaj bogaci ludzie, Abraham i Lot, nie mogli być razem, bo mieli tak duże stada, a jak różne losy życia. Abraham może być dzisiaj dla nas błogosławieństwem. Możemy się powoływać w modlitwie na to? Możemy przyjmować to, powinniśmy przyjmować to i cieszyć się z tego, co Jezus wywalczył na krzyżu. Lot był źródłem problemów i tragiczna postać. Tak skończył gdzieś w jaskiniach na górze. To jest zupełnie inna historia, znamy ją dobrze. A więc cztery strefy życia, w których Abraham doznawał Bożego zaopatrzenia, Bożego błogosławieństwa, to życie duchowe i życie fizyczne, zaopatrzenie, uzdrowienie, społeczność z Bogiem. Ja wierzę, że Bożego błogosławieństwa jest dużo więcej w Biblii, ale ja dzisiaj mówiłem na podstawie listu do Galacjan. To, co przeczytałem, to, na co mi się oczy otworzyły, że jest to konkretne błogosławieństwo, dokładnie mówiące, co niesie w sobie. Nie jakieś tam błogosławieństwo, bo tak jak często używamy tego słowa ogólnie. To jest konkretne błogosławieństwo Abrahama, które się zawiera w jego życiu. I tą naukę możemy czerpać do siebie. Także chciałem teraz was zachęcić do modlitwy, abyśmy mogli powstać. I jestem świadomy, że być może dzisiaj w jakiś sposób, powstańmy teraz wszyscy, pomodlimy się, odnalazłeś się w tym, co mówiłem. Może zidentyfikowałeś jakąś sferę swojego życia, że rzeczywiście nie myślałeś, że tam może wchodzić Boże błogosławieństwo. Jeżeli tak jest, jeżeli widzisz w swoim życiu te przestrzenie, gdzie diabeł siedzi okrakiem i powiedział, to tobie się nie należy, bo to nie wynika z niczego, to ja bym chciał, żebyś dał tylko znak przez podniesienie swojej ręki. Będziemy się dzisiaj o to modlić. Jeżeli widzisz takie sfery błogosławieństwa, takie sfery w swoim życiu, gdzie dziękuję, to podnieś po prostu swoją dłoń na znak nie tyle mi, ale Bogu, że to ma sens dla twojego życia. I będziemy się o to modlić teraz. Panie, ja Tobie chcę podziękować za to słowo. Dziękuję Ci, że to słowo jest skierowane dla nas, dla ludu wierzącego. I dziękuję Ci, Panie Boże, że Ty to wywalczyłeś na krzyżu. Ty zapłaciłeś najwyższą z możliwych zapłat. Ty powiedziałeś, że swoje życie kładziesz teraz na krzyżu, żeby się wykonało Boże błogosławieństwo dla nas, błogosławieństwo abrahamowe. Ojcze, ja się o to modlę, aby dla mnie i dla każdego, kto słucha tego słowa, przychodziło objawienie tego słowa, abyśmy mogli spojrzeć na swoje życie tak, jak Ty patrzysz, abyśmy mogli spojrzeć na swoje życie tak, jak Twoje słowo mówi. Ojcze, ja się modlę, aby to błogosławieństwo mogło funkcjonować zgodnie z Twoim słowem w naszym życiu fizycznym, w naszym życiu duchowym, w zaopatrzeniu, w uzdrowieniu i w końcu w społeczności z Bogiem. Dziękuję Ci, że Ty prowadząc nasze życie, stworząc nasze życie, Ty chcesz dotykać każdej sfery tego życia. Ty nie chcesz być tylko Bogiem jednej strony, ale chcesz być Bogiem każdej sfery naszego życia. Dziękuję Ci za to, Jezu. Dziękuję Ci za to, Duchu Święty. I modlę się teraz o każdą osobę, która podniosła swoją dłoń, która odczuła w sercu, że to dotyka jakiegoś obszaru w jej życiu, abyś, Panie, dał determinację, dał siłę i Boże pomazanie do tego, aby zacząć ogłaszać i zdobywać to terytorium dla funkcjonowania Bożego błogosławieństwa w ich życiu. Dziękujemy Ci za to, że Jezus Chrystus uczynił to dla nas na krzyżu.
bądź błogosławiony Jezu, bądź błogosławiony Duchu Święty, bądź błogosławiony Boże. Dziękujemy Ci za to. Amen.